Hej, witam was w kolejnym odcinku serii Amnesia Minecraft Descent. Dobra, słuchajcie, tak jak powiedziałem, powitamy, albo raczej powitam was w tym miejscu. No i oczywiście to robię. Gdzie lecimy dalej z naszą przygodą Amnesią? No tak, ale co to jest? Byłem podniecony, kiedy to pokazałeś? Coś takiego? No dobra, cegła. Nie śmiej robić tego! Aleksander tam jest! What the fuck? Huh? Chyba mam tu włożyć głowę Aleksandra, ale mi się nie wydaje. Ja pieprzę, co tu się dzieje? O, czyżby to był koniec? Tak prędko? Przyszły ci nowe mapy. Tak, tutaj autor opisuje, abyśmy zostawili komentarze na jego forum, coś w tym stylu. Albo opisać recenzję tego czegoś na swoim forum, tak? I subskrybować kanał James Durandum. Tak. O. Kanał autora. Mam nadzieję, że wszystko zakończyłem dobrze, bo jak widzieliście, tam nie włożyłem jakiejś głowy. No ale cóż, mam nadzieję, że wszystko styka. Kilka lokacji miałem jeszcze nieodkrytych chyba, ale skończyliśmy grę. O, nie widziałem, że to będzie takie krótkie. W takim razie zobaczymy, co się wydarzy za chwilę. Czy to już koniec, czy nie wiem. Aha, jeszcze gdzieś idziemy. Wyjdziemy zapewne stąd, tak? Na świat. Dokładnie. No ładnie. Kulisy. Co to są za bloki? Aha. Okej, rozumiem. Dobrze. W takim razie czas zakończyć przygodę z Amnesią Minecraft Descent. Odcinek wyszedł krótki, jednak nie spodziewałem się, że będzie to już koniec gry. Mimo iż wyglądało to na takie dość wydarzenie, które miałoby coś tam zmienić w tej mapie, tak? Mieliśmy kogoś zabić, coś się stało, ale to już jest niestety jednak koniec. U niektórych widziałem, były to chyba nawet 10 partów rozgrywki z Amnesii, a ja to zmieściłem w chyba nawet, nie wiem, 7 czy 8 partach. Więc jestem z tego zadowolony. I co mogę powiedzieć o mapce? W fabułę się jakoś tak nie zagłębiałem, jednak rozgrywka naprawdę była fajna. Troszkę mało było tej walki z zombiakami. Jedyny moment, który naprawdę się bardzo przestraszyłem, niektóre momenty także były straszne, jednak ten moment, w którym się najbardziej przestraszyłem, to chyba odcinek trzeci, w którym za mną płynął taki zombie. Wtedy jeszcze nie miałem ani broni, ani miecza i było to moje pierwsze spotkanie z potworem, które było dość straszne. Odejdźmy stąd, żeby tutaj nic nie zepsuć. Patrzcie, jakieś kurde nowe bloki specjalnie zrobione do Minecraft. Aha, tam jest ten. O, tablica. Do Adventure Craft. Co jest ze strony autorów naprawdę bardzo fajną sprawą. Daniel. Rip. Aleksander Baron tu leży. Sprawdzimy to? Czy tam są jakieś zwłoki? Na pewno nie jestem pierwszą osobą, która to sprawdza. A, chyba nie. Przecież to jest ten. Trumna. Ja rozwalam trumnę, więc rozwalę i zwłoki w Minecrafcie. Of course, yes. Dobrze. Pochodzimy sobie jeszcze troszkę, co? Zobaczcie, włączyłem teraz tryb, który się nazywa Debug Mode Activated. Zobaczcie, co tutaj w ogóle jest. Ja tego naprawdę tutaj nie ogarniam. Jeżeli ktoś to zaglądających moich widzów rozumie, no to podziwiam, gdyż wygląda to naprawdę masakrycznie jak na razie. Jak w to wejdę... mi się wydaje, że jak w to wejdę, to coś się stanie. Dobrze. W takim razie jesteśmy za kulisami i z tych kulis wychodzimy. Tak, uciekamy, skaczemy. Skaczemy do normalnego świata.
Daniel się uratował i rozpoczyna życie Minecraftera. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Być może takich, być może innych. Tak, mam nadzieję, że seria jako tako wam się spodobała. Mi się mapka naprawdę fajnie mi się w mapkę grało. Tak, dobra. Opuszczamy Amnezję. Dobra. Nie ma co tutaj dużo gadać, odcinek będzie dość krótki, jednak myślę, że dość sympatyczny. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć, trzymajcie się!